Witam Państwa serdecznie. Środa, nowy odcinek. Obiecałem paru osobom, że nakręcę odcinek. Powiem coś tutaj w tym odcinku o oświetleniu. Może nawet pokażę we wszystkich zbiornikach, jakie tam oświetlenie jest. Także będzie niestety dzisiaj trochę po oczach świeciło i tak dalej. Będzie trzęsło, no niestety nie ma innego wyjścia. I co? Ogólnie wszystko, jak się to mówi, jest w porządku. Wczoraj też wam pokażę oczywiście tutaj na filmie dzisiejszym. Wczoraj też byłem u Krystiana. Dostałem od Krystiana parę samców gubika do tego mojego akwarium z kolcobrzuchami. Troszkę tam też krewetek jeszcze doszło. Oczywiście mech mi Krystian też dał. Pokażę wam, jak to wszystko tam jest zrobione w tym akwariumku. No i pokażę oświetlenie. Wiecie, u mnie oświetlenie jest bardzo mocne. Ja nawet wszystkiego nie świecę, bo jakbym tu wszystko odpalił, no to to by była naprawdę, byłoby aż za dużo światła, a wiecie, no low-techy nie lubią światła dużego. Później się różne rzeczy wysypują w akwarium. Także zresztą mikrozoria czy anubiasy nie muszą mieć aż tyle światła. I wam po kolei tutaj będę pokazywał. Ja sobie zdejmę pokrywę, bo ja mam taką pokrywę zamykaną. I zaraz wam pokażę, jakie jest oświetlenie w dużym zbiorniku. Wyjmiemy kamerkę. No. I już tutaj podjeżdżamy i teraz wam tu pokażę, jak to wygląda. Może zrobimy szeroki kąt. Będzie lepiej widać. Tu mam taki, sobie tutaj kładę taki patyk. Jak to tu wygląda? Widzicie, tu są te takie belki o tego Aquaslima. Te tutaj, one są tutaj podwiązane na trytytkach, bo tu oryginalnie jest taki stelaż, nie? Aluminiowy. On jest na takich zawiasach, jak widzicie. Tu jest druga taka doświetlająca, to są na dla roślin. No i te rurki takie, nie? LEDowe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć aż rurek tych LEDowych. Tu jest z przodu jeszcze też Aquaslim plant, ta kabelka, o widzicie ją, i tu to, taką króciutką sobie dołożyłem, żeby mi tutaj ten ruch doświetlało, nie? Ja oczywiście wam zadźwignę teraz tą całą pokrywę, odeprzemy sobie, zobaczymy, pokażę wam, jak to wygląda. O, tak to wygląda, tu jest ta, ona jest wyłączona teraz, nie? Tu jest ta jedna belka LEDowa. Tu jest druga, która doświetla i tu się pali tylko jedna belka. No i ta mała tutaj, nie? No. I tu jest ta, która jest też wyłączona. To są Aquelowskie Duo Plant. Zobaczcie sobie. Możecie sobie tam zrobić pauzę, przeczytać. O, te tutaj wszystkie belki mają, już wam mówię, ile one wat mają. Te dwie mają po 24 W. Ta ma ile? Też 20. Ta ma, zaraz wam powiem, 4 razy 6 W. Bo ta ma takie, o, to jest to, nie? No. Także widzicie, no nie świeci się, tyle świeci światła. Jedna belka długa, te dwa Aquaslimy, plus ta tutaj do tego roga, nie? No i to jest przeważnie tak cały dzień świecę, nie? Jak czasami kręcę film, no to wam zaświecam czasami tą przednią belkę, żeby doświetlić tutaj ten przód tego akwariumu, nie? No. Już się banda zleciała, bo już myślą, że dostaną papu, nie? No. To by było na tyle z tego zbiornika. To już wiecie, jak to światło tam jest. Ja sobie przykryję akwarium.
O. Ja sobie przykryję je i pokażę wam resztę. Tak, to by było na tyle. Już sobie podejdziemy teraz pod te, pojedziemy od lewej strony. Tutaj mamy tego driversa. O, tak wygląda driversik teraz. Tu widzicie, i tam jest taki na tym głównym dużym korzeniu taki mały dany korzonek i on jest poprzyklejany, jest mech, nie, na niego. No tu jeszcze doszedł ten koper z przodu, krewetki oczywiście, kolcobrzuchy sobie pływają. Tu są te samce gubika, o, kolcobrzuchy są wszystkie, krewetki sobie tam, jak możecie dojrzeć, chodzą wszędzie. No, i tutaj jest oczywiście też taka, o, widzicie, jedna taka rurka LEDowa, taka oryginalnie, która była w tym driversie, nie? Nie wiem, powiem wam nawet, ile ona tam ma watów, ale przypuszczam, że ona będzie miała gdzieś może z 6 wat, może 8, nie wiem, ale przypuszczam, że nie będzie mieć dużo. Także tak to tutaj wygląda w całości, o. No. Będzie fajnie, jak tam ten myszek sobie urośnie, filtr jest, kaskada, ona jest na minimum skręcona, no bo wiecie, jest niekoniecznie jest po co ma chodzić na maksimum, nie? Ona tutaj, filtracja jest wystarczająca, także tutaj jest, wiecie, tu się rozchodzi, że najlepiej filtruje, jak się to mówi, wodę, biologia, a inne rzeczy to już są na drugim miejscu. No. U tych dwóch paletek to jest też taki oryginał, powiem wam, zbiornik z pokrywą, taki Chińczyk. No fajny zbiornik, tylko że on jest wąski, nie? Ale jest za to jest bardzo wysoki, widzicie, nie? On ma 72 litry i tutaj jest oryginalnie, ja tu sobie taką rureczkę przykleiłem, taką beleczkę, która świeci tylko i wyłącznie tu przez ten otwór. I tu jest oryginalnie światło i tak to wygląda, nie? To jest te oryginalne takie kolorowe światło, a tam jest włożona, widzicie, takie przykręcone płaskowniki z aluminium i jest normalnie akuelowska belka włożona. Też plant, nie? Jak widać. O. I w tym momencie, no i ona tak fajnie tam wchodzi, nie? Bo tam jest taki, tam oryginalnie ma być, wiecie, taka rynna z filtracją i tak dalej, nie? No. Ja sobie tam to wszystko poprzerabiałem, bo po co mi ta rynna, nie? No i tak to wygląda, nie? A tutaj jest po prostu, są też takie slimowskie, zwykłe belki cienkie dwie, o. A tutaj mamy jeszcze do tego taka, jest dokładnie, wam to pokażę, jak to wygląda. Nie wiem, czy ja tam włożę telefon. Tam jest, to jest taka, kiedyś była taka, można było kupić takie belki, widzicie, ona, tutaj wentylator jeszcze stoi na środku, także takie belki, które one były sterowalne, one tam było, można zachody, słońca, wszystko porobić, ona po prostu dostała gdzieś wilgoci, świeci, no ale już te przyciski na niej nie działają, nie, odpalam sobie ją ręcznie, nie, no i filtracja, widzicie, nie, tu jest fluwala C4 kaskada, no i co, i tu jest oczywiście kalnesy, tam się kręcą i tam jest jeszcze, tutaj w rogu jest jeszcze taki JBL-a, ten rogowy filtr, nie, on jest z przodu taki półokrągły i to jest filtracja, mi się wydaje, że jest duża jak na taki zbiornik. Tamten filtr rogowy, to on ma duży przepływ, on tam ma chyba 800, jak nie 1000 litrów na godzinę, także
Jak na taką kostkę, takie grube podłoże, to w zupełności wystarczy, nie? No i tak to tu wygląda w kostce, czyli dwie belki Slim, Aqua Slim. One też tu mają bodajże, no one są chyba 11-watowe, coś w tym stylu. Takie cienkie, widzicie, na te uchwyty, nie? No, no i tamta, która świeci takim, takimi kolorowymi diodami, nie? Ten płaski taki, nie wiem jak ona się nawet nazywa. O. Także temperatura, o, tu jest termometr od paletek 27,1. No i to jest cała filozofia oświetlenia. Także widzicie, nic nadzwyczajnego, no ale wszystko skupia się oczywiście na LEDach, nie? Wszystko skupia się na LEDach. Wiadomo, zawsze to jest jakaś tam oszczędność. Nie mam tutaj żadnych pomontowanych jakichś tam, wiecie, halogenów, nic w tym stylu. No, po drugie, halogeny to jednak grzeją, nie? No, a tu jest, widzicie, fajnie pod klapą. Klapa jest po prostu tylko tak przykryta, no bo oczywiście zbiornik Aquela robią sobie ci, co to wymyślają, te akwaria kupne, to po prostu są jacyś tacy, ja nie wiem, według mnie chyba jacyś niedorobieni, robią jakieś od takie, wiecie, te wloty na te rury, takie półokrągłe, nie? No, to jest ten 265 litrów bodajże Aquel. Także no, sobie jaja robią, chyba nie wiedzą po prostu jakie można zapiąć na przykład taki fluwal, jak już wiecie jakie on ma rury, ten F6. Nie ma szans po prostu zapiąć tego wszystkiego, żeby to się tak schowało, żeby ta klapa leżała idealnie na tym, nie? No, dlatego ja mam też taki do przykrycia taką jakby serwetkę, nie? Taką i sobie tam ewentualnie przykrywam, nie? Ale to tam jest tak tylko, wiecie, tylko żeby się nie kurzyło na to, o, może tak. No. Także to tyle z tego oświetlenia. Tu jak widzicie, o, zbiornik. Mogę jeszcze wam tutaj zbliżę, tak, zrobimy sobie na tego. Tak on wygląda z daleka. Mych fajny. No. Podziękuję od razu Krystianowi jeszcze raz, choć tam my dosyć do siebie dziennie dzwonimy, także rozmawiamy, to wiecie, podziękuję za te wszystkie krewetki, za te jest kolcobrzuchy, mają wesoło, mają po prostu towarzystwo, nie pływają w tym zbiorniku same, nie? No i to by było na tyle z tych wszystkich moich oświetleń. Myślę, że pokazałem, że każdy widział jak to wygląda, to oświetlenie. Widzicie, ile ma świece, praktycznie jedna długa belka się świeci. No i te akwelowskie są podakładane, nie? No wiecie, one są plant dla roślin, dlatego je założyłem, nie? Żeby te boki po prostu były doświetlone bardziej, nie? Dlatego one są po rogach rozstawione i sobie tam, wiecie, one są po rogach rozstawione i one sobie tam świecą, te boki doświetlają, nie? Bo te belki szklane po prostu, te LEDowe, one nie do końca świecą w tych samych rogach, nie? No, no wczoraj tu też poodrywałem dużo, poprzerywałem tych mikrozorii, żeby po prostu rozrzedzić je trochę, żeby nie było tam tak gęsto, bo jak one są gęsto, to później gdzieś tam w środku gniją sobie listki i no i jakoś to tam, wiecie, do wody jest oddawane, nie? A tak mają troszkę więcej luzów w tych korzeniach, nie? Nie są aż tak zbite, nie? No. Tu też oderwałem tą z prawej strony, bo już bardzo długa była, się zawijała na powierzchni, tą z lewej strony, którą tu widzicie, taką a la kabombę, nie? Nawet jest taka powyginana, nie? No bo jak ona była na powierzchni, to ona się wyginała na wszystkie strony.
Teraz po prostu ona się musi sprostować sama do światła, nie? No. Także tyle, tyle w kwestii oświetlenia tego zbiornika. Ja nawet tytuł zrobię, że oświetlenie zbiorników. No sobie każdy popatrzy, w razie czego będzie mógł sobie film odpalić, zobaczyć jak u mnie z tym oświetleniem. Świecę po 10 godzin dziennie, także zaraz będzie światło wyłączane, dosłownie za 10 minut. No i tyle, nie? No. Oczywiście dziękuję tutaj z góry zaraz wszystkim nowym subskrybentom, którzy zasubskrybowali mój kanał. Dziękuję bardzo, żeście zasubskrybowali, że jesteście ze mną na kanale, że podoba wam się mój zbiornik. Oczywiście stałym subskrybentom też bardzo dziękuję. No i wszystkim oglądającym mój kanał, którzy nie subskrybują, a oglądają, bo im tam gdzieś wyskoczy w algorytmach YouTube'a. Także oczywiście wszystkich tych zachęcam do zasubskrybowania kanału. Fajnie by było, żeby osiągnąć ten magiczny 1000 subskrybentów. No i żeby ten kanał po prostu istniał jak najdłużej i żeby cieszył wasze oko, żebyście mogli sobie pooglądać, posłuchać mojego monologu i moich obserwacji na temat zbiorników. W następnym filmie omówimy sobie też może jeszcze kwestie co do filtracji biologicznej i do tak zwanych zbiorników low-tech. Także zapraszam do następnego filmu. Spróbujemy sobie troszkę szerzej porozmawiać, omówić nie tylko mój zbiornik, ale też pokażę wam przykład, jak można duży akwarium prowadzić praktycznie bez filtracji, nie? Czyli po prostu tylko ruchem samej wody. Zwykły, można tam nawet wprowadzić do takiego zbiornika no falowniki, nie? Choć falownik jest trochę niebezpieczny dla takich ryb, bo może je tam gdzieś wciągnąć, ale można założyć sobie gdzieś jakieś głowice z tych filtrów wewnętrznych, tylko z jakąś taką rurką, żeby nie wciągło rybek, nie? I to jest wszystko. Także omówimy sobie jeszcze taką właśnie filtrację typowo biologiczną, ale to już w następnym filmie. Także dziękuję serdecznie, zapraszam jeszcze raz do subskrypcji, pozdrawiam wszystkich miłośników akwarystyki, no i trzymajcie się, do następnego razu, hej!